Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam konserwę rzemieślniczą, danie restauracyjne firmy Edred. Jest to kimchi z wieprzowiną. Tu oczywiście kilka jest wyrazów takich, nie wiem jak to dokładnie wymówić. Jjigae, czy coś w tym rodzaju. Skład mamy bardzo prosty, żadnych konserwantów, żadnych e-składników. Karkówka wieprzowa, kimchi, pasta gochujang, czy jakoś tak. Papryka gochugaru, czy jakoś tak. Olej sezamowy, sos sojowy, imbir, cebula, czosnek, grzyby shiitake, skrobia kukurydziana, pieprz czarny i to tyle. Gramatura dania to 300 gramów. Kaloryczność całości to 486 kilokalorii. No, termin przydatności, jak to zwykle bywa w Polsce, 2 lata od daty produkcji, ale jak ktoś sobie chce to przechowywać dłużej, to nie ma żadnego problemu. Oczywiście danie inspirowane kuchnią koreańską. Jak to zwykle bywa w tego typu konserwach, ładnie zapakowane, pokazane z jakiego zwierzaka jest mięso. Nie ma tutaj podane dokładnie jaka jest, ile jest tego sosu, ile samego mięsa. Najprawdopodobniej pół na pół, tak sądzę. Oczywiście takie coś można jeść z dodatkiem. Taki też sobie dzisiaj przygotowałem. Więc można to określić jako taki półprodukt, a nie kompletne danie. No chyba, że ktoś chce sobie zjeść takie coś bez żadnego dodatku, to już jego sprawa. Puszka oczywiście łatwo otwieralna. Chociaż nawet jakby tego nie było, też można to otworzyć. Tak to się wygląda w puszeczce. Oczywiście producent zaleca, co nie znaczy, że należy tak zrobić. Można podgrzać to w zamkniętej puszce, czyli wrzucić do gotującej się wody i odczekać odpowiednią ilość czasu. Według producenta 10 minut. No ale jak mamy dodać jeszcze jakieś dodatki, to sądzę, że i tak lepiej będzie jeść takie coś wyłożone gdziekolwiek, niż tak z puszki. No ale każdy sobie robi jak chce. No ciekawe jaka to będzie wersja. Pikantna mocno czy nie pikantna, bo to różnie w Polsce bywa. Chociaż wolałbym, aby jednak było to pikantne. Czyli tak jak powinno być. No i jak to oczywiście się troszeczkę podgrzeje. Dodam sobie trochę ryżu. Tak to wygląda połączone z ryżem. No tego mięsa było widać, że jest go całkiem sporo, więc może nawet więcej niż połowa tej puszki. No ale nie o samo mięso tutaj oczywiście chodzi. Sosik oczywiście został wciągnięty przez ryż, więc za bardzo go tutaj nie będzie widać. No te kimchi widzę, że jest widoczne. I powiedzmy, że od niego zacznę. Czyli ta kapusta. Dobre, ale nie pikantne. Samo mięso. Dosłownie aż się rozpada po wzięciu do gęby.
Bardzo takie mięciutkie, fajnie nasączone tymi sosami, które tutaj wcześniej były. Mięso bardzo dobre. Te kimchi trochę jakby tak słabo pikantne. Jak dla mnie oczywiście. Może to bardziej zrobione tak pod polskie gusta, czyli dla tych, co nie lubią pikantnych rzeczy. Ale ogólnie bym powiedział, że jednak doprawić tutaj trzeba. Oczywiście chili. No myślałem, że nie będzie trzeba doprawiać, będzie tak, jak powinno to być. Raczej koreańskie danie powinno być bardziej pikantniejsze chyba. No ale to takie, powiedzmy, bardziej polskie, a nie koreańskie. I dlatego nie jest takie pikantne. Z ryżem bardzo dobrze to smakuje. No i tak powinno się to jeść. No i pomimo, że jest tutaj sporo tego mięsa, to tego kimchi, którego też powinno być sporo, aż tak dużo jego tutaj nie ma. No jak ja bym takie coś robił, a w zasadzie robiłem tylko z innym mięsem, no to u mnie było zdecydowanie więcej tej kapusty. Ale ogólnie z dodatkiem ryżu jest to dobre, chociaż nie rewelacyjne. Wolałbym, żeby tego kimchi było zdecydowanie więcej. I było już od razu bardziej pikantniejsze. No ale wyszła z tego dodatkowo spora porcja. Po dodaniu ryżu, więcej kalorii, bez konserwantów jest ok. Powiedziałbym, że jest to trochę lepsze niż przeciętne. Na pewno nie jest rewelacyjne. Chociaż samo mięso jest bardzo dobre. W końcu to karkówka, więc musi być dobra. Zjeść ze smakiem się na pewno da, ale wolałbym, żeby tu było więcej kimchi, a nie wyłącznie same mięso. Ja polecam takie coś, chociaż zrobienie własnego według mnie lepiej wyjdzie niż tutaj. No i oczywiście największą tutaj wadą jest cena, bo nie jest zbyt niska. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Nie wspomniałem, że są jednak grzybki, chyba 3 sztuki. Bardzo fajnie, że one są. I tak już jak się bardziej tego więcej zjadło, to jest troszeczkę bardziej pikantniejsze, ale po moim doprawieniu. Jeśli zależy Ci na tym, aby było więcej filmów, to koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.